Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to tak naprawdę zapowiedź świątecznej, bożonarodzeniowej aktualizacji. Nie jestem zbyt zadowolony z niej, od razu wam to powiem, zaraz oczywiście przejdziemy do szczegółów. No niestety, tak jak się spodziewałem, znowu wpychają na siłę legendarny loch, znowu, oczywiście są tam jakieś zmiany z goldem, to w sumie tak naprawdę jedyny plus, no ale mówię, no to samo, nie dostajemy żadnych faktycznie nowych funkcji, nie dostajemy nic takiego, co faktycznie jakąś tą grę bardziej by zmieniło, na przykład coś takiego jak pupile, czy coś w tym stylu. Natomiast dostajemy no legendarny loch z jakimiś tam zmienionymi grafikami, pierdołami i tak dalej, i obawiam się, że teraz ten legendarny loch no to na każdą możliwą okazję będą wpychać właśnie ze zmienionymi tam jakimiś poszczególnymi szczegółami, powiedzmy, i po prostu no słabo, nie? Słabo, jestem tak naprawdę zawiedziony, no bo to jest takie pójście na łatwiznę i tak naprawdę można to robić w nieskończoność, nie? Można sobie wymyślać nowe grafiki i tak dalej i można po prostu się tym bawić w ogóle nie zmieniając gry, ani żadnych tam funkcji gry i tak dalej, i tak dalej. No ale dobra, zaraz do tego przejdziemy. Więc tak, no tak jak mówię, została zapowiedziana, to już jest ta aktualizacja na święta, o dziwo. No została zapowiedziana dość wcześnie właśnie dlatego, że ten legendarny loch znowu będzie trwał 10 dni, no ale dobra, może od początku. Witajcie bohaterowie, przygotuj się na kopalnię Glory. To jest w ogóle tłumacz z angielskiego, użyłem tłumacza na Chromie, więc może nie być to jakoś idealnie. W piątek 18 grudnia o godzinie minutę po północy po prostu zupełnie nowy legendarny loch, Lord of the Things, otworzy swoje mroczne wrota i będziesz mieć 10 dni na zmierzenie się z niesławnymi potworami ze środkowej ziemi i walkę o potężne pierścienie i nieodkryte skarby. Nowe legendarne przedmioty, które są nawet lepsze niż epiki i na pewno nie zostaną znalezione nigdzie indziej. Prawdziwi poszukiwacze przygód nie powinni przegapić tej okazji. Pełna lista nowych funkcji, zmian i naprawionych błędów poniżej. No i tutaj niżej też to mamy, poczekajcie, ja to tak wezmę dokładnie, mniej więcej tak, żebyście to widzieli, żeby kamerka nie zasłoniła. No i tak jak mówię, jeżeli chodzi o te nowe funkcje, to tak naprawdę śmiesznie, bo już był dostępny ten jakby opis zmian na forum niemieckim, był on tam powiedzmy regularnie uzupełniany i było nowe funkcje, tam chyba 4 albo 5 myślników, z tego co widzę 5. No i co ciekawe, wczoraj chyba uzupełnili to, że samouczek, dodany święty grali stabilne wpisy. Czyli po prostu został uzupełniony tak jakby samouczek o nowości w grze, żeby ludzie wiedzieli o co chodzi i nie pytali na przykład co to jest święty gral i tak dalej. Natomiast no wszystkie pozostałe funkcje to są jakieś zmienione pierdoły w legendarnym lochu, więc no standardowo tak naprawdę nie ma nowych funkcji, no w ten sposób możemy to powiedzieć. No ale okej, zacznijmy od tego, że tak jak mówię, no tu są nowe funkcje. Legendarny dungeon, nowy loch Lord of the Things, czyli taka można by powiedzieć podróbka Władcy Pierścieni. Nowy legendarny Lord of the Things, to w ogóle nie wiem czemu to jest powtórzone, to chyba jako ta nowa funkcja też. Legendarny dungeon, wiele nowych pokoi, dźwięków i próbek głosu. Właśnie to, o czym mówiłem, jakieś tam pozmieniane pierdółki, szczegóły, grafiki i tak dalej i cyk, nowa funkcja. No nie, nie jest to nowa funkcja, jest to to samo co na Halloween, jest to po prostu no dla mnie słabe, nie? Nie podoba mi się aktualizacja, no to jest moje zdanie, nie podoba mi się taka aktualizacja, bo tak jak już niestety tak jak mówiłem i właśnie tego się bałem, że teraz ten legendarny loch będzie na 10 możliwych sposobów przerabiany na coś innego i będzie jako nowe funkcje na Wielkanoc, na tam urodziny i tak dalej, nie? Marzy mi się w ogóle, żeby weszła jakaś funkcja pokroju pety, pokroju, nie wiem, twierdza, podziemia i tak dalej, żeby po prostu była faktycznie jakaś nowa funkcja, na którą musimy troszeczkę czasu, powiedzmy, zmarnować, w cudzysłowie oczywiście, bo nie zmarnować, tylko po prostu poświęcić może bardziej, żeby po prostu to rozwinąć i tak dalej, nie? No a tutaj dostajemy niestety coś takiego. No i teraz mamy zmiany. Legendarny dungeon, przerobiona grafika kilku pokoi, poprawiona szansa na wypadnięcie przedmiotów, poprawiona szansa na upuszczenie przedmiotów legendarnych, które już znalazłeś, mniej duplikatów. No to może coś ciekawego, powiedzmy, może po prostu będzie trzeba wydać mniej grzybów, żeby te wszystkie itemki znaleźć, te legendarne. Znowu mają być jakiś nowy wygląd, nie wiem jeszcze jak to będzie wyglądać. Widziałem, że już jest ta aktualizacja weszła, w sensie nie z lochem, tylko generalnie aktualizacja weszła na serwer pierwszy niemiecki, no ale jeszcze nikt tam, no wiadomo, loch jest zamknięty, więc nikt tego nie zdobył. Podejrzewam, że niedługo już będą latać po internecie, nawet pewnie dzisiaj, jak te itemki będą wyglądać. No fajnie jakby wyglądały faktycznie legendarnie, nie? To by może tam jakoś ten mój niesmak, powiedzmy, zrekompensowało. No bo jednak jeżeli będą to itemki legendarne, a wyglądem legendarnych w ogóle nie przypominają, tak jak to miało miejsce właśnie na Halloween, no to będzie tak naprawdę kiepsko, nie? Ale jeżeli faktycznie będą ładne i tak dalej, no to spoko. Tak czy siak zapewne na Wojowniku i tak będę starał się zdobyć wszystkie. Mam nadzieję, że mi się to uda. Tak więc po prostu zobaczymy. Dobra, no mniej duplikatów brzmi spoko. Zmieniona złota nagroda. Im więcej rozgrywek, tym mniejszy gol. No właśnie, i to jest taka zmiana, można by powiedzieć, najważniejsza i najbardziej istotna, mianowicie im więcej razy robimy ten loch, tym gold z niego jest mniejszy. Tak to powinno działać. Nie wiem jeszcze, jakie to są wartości. Jeżeli to będzie z każdym podejściem tam, nie wiem, spadać o 1% i tak dalej, to i tak tego golda można nafarmić sporo, jakby nie było. No ale nie będzie już to taka, powiedzmy, farmiarka golda, że przez 10 dni można ładować, można wydać, nie wiem, tam 50 tysięcy grzybów i zdobyć, załóżmy, 20 miliardów, nie? 2000 statystyk, czy tam nawet 2,5-3, bo tacy ludzie też byli, tylko po prostu, no, im będziesz więcej tego robił, tym będzie tego golda mniej. To akurat na plus, nie? Mam nadzieję, że faktycznie będzie go mniej, że faktycznie ten loch będzie służył do zdobycia legendarnych itemów, a nie do tego, żeby sobie tego golda farmić, bo tak być nie powinno. Tak więc no to mniej duplikatów i tym mniej golda, im więcej rozgrywek, to akurat na plus. Te dwie zmiany są w porządku. Jak najbardziej. Jeśli loch jest zamknięty po 10 dniach, nie możesz już zalogować się ponownie i wejść. No jakiś tam był błąd podobno, że jak ktoś sobie był w tym lochu i już go zamknęli, a on się nie logował od tamtego momentu, to mógł się zalogować na to konto i wejść. Niektóre animacje są teraz szybsze, to też na plus, bo ten loch naprawdę się długo robiło. Generalnie ja bym był za tym, żeby można było wyłączyć te animacje w tym lochu i po prostu kto chce sobie oglądać animację, to sobie ogląda. Jak ktoś naprawdę chce zdobyć te legendarne itemy jak najszybciej, to te animacje powinien móc wyłączyć, żeby ten loch się faktycznie robiło, no krótko, nie? Krótko, a nie tam, nie pamiętam już jak to było, ale chyba jakoś na 20-30 minut na jedno przejście trzeba było poświęcić, więc no to jest dużo. Dodano tekst informacyjny do zakładki legendarne, to jakaś pierdółka, chodzi o te itemki w klaserze oczywiście legendarne. Zmniejszono rozmiar czcionki w opisach legendarnych przedmiotów, no to wiadomo o co chodzi. Notatnik to oczywiście, tak jak mówię, klaser, jakby ktoś nie wiedział. Przerobiono kolory aktywności członków, coś tam zmienili, że jak ktoś ma jeden dzień, to jeszcze nie jest na czerwono, jak już ma 2 dni, to jest. Coś w tym stylu, to tam też jakaś pierdoła. No i w gabinecie magii mikstury są teraz ograniczone do maksymalnie 5 milionów złota, czyli po prostu jakoś tam na wysokim levelu podobno te mikstury, coś tam z nimi było nie tak i bardzo drogie były, nie? W tym sensie. No i teraz jak widzicie ograniczyli to, żeby maksymalnie miksturka kosztowała 5 milionów. W ogóle pomyślcie sobie, 5 milionów golda za miksturę. No to oczywiście na jakimś tam wyższym poziomie, no ale sami wiecie o co chodzi. No i teraz tak, naprawione błędy, czy wy tu wszystko widzicie? Widzicie. Naprawione błędy. Legendarny loch. Legendarne lochy nie są już niewidoczne w ekwipunku. To nie wiem, to coś źle przetłumaczyło, ale błędy nas generalnie bardzo nie interesują. Tu naprawiono błąd kursora podczas opuszczania lochu, spoko. Naprawiono błąd nie jesteś w lochu, tu też coś takiego było, pamiętam. Naprawiono błędy tekstowe, naprawiono błąd wyświetlania pokoju 200, to też pamiętam, że było coś z tym pokojem, że chyba skończyliśmy locha, pokazało nam pokój 201, coś takiego było, nawet ja to miałem, wysyłałem screena. Legendarny dungeon, śmierć. Ekran śmierci nie jest już wyświetlany zbyt wcześnie po ataku pułapki lub potwora, spoko. Legendarne lochy, wyłączenie dźwięków otoczenia również wyłącza odpowiednie dźwięki w lochach teraz, no to spoko. Legendarny dungeon, legendarne tarcze wojownicy... Aha, czyli teraz tarcze wojowników kiedyś można było rozmontować za jednego slota u Kowala, a dawały tyle co broń legendarna, czyli po prostu 2 razy tyle tam mniej więcej to było, coś w tym stylu. No a wiadomo, że bronie dają 2 razy więcej, ale też zabierają 2 sloty. Bronie oczywiście maga i zwiadowcy, no a to było coś takiego, że w tym legendarnym dungeonie właśnie można było rozmontać tarczę za 1 slota, dała bardzo dużo tego kryształu do Kowala, czyli to po prostu naprawili teraz, nie? Manekin. Set gem dodaje, brakuje... Aha, czyli jak chcemy osadzić klejnot na itemku z manekina, to musimy, teraz jakieś mamy tam ostrzeżenie, no to spoko, bo jak ktoś przypadkiem naciśnie, to niech będzie. Cena sprzedaży wiedźma i zasoby przedmiotów wyświetlane są teraz, to jest spoko, tu chodzi o to, że po prostu jak teraz najechaliśmy na itemek na manekinie, to nie było wyświetlane ile on kosztuje, ile go możemy dla wiedźmy, ile kosztuje wiedźmy, ile kosztuje, gdy go oddamy wiedźmie i tak dalej, i tak dalej. Obecnie jest to już pokazywane, bo dużo osób, które mają już maksymalne runy, traktują ten manekin po prostu jako plecak. I teraz tak, sklep magiczny, stała cena mikstur dla graczy na poziomie 600+. No właśnie to jest, podejrzewam, że powiązane właśnie tutaj z tą zmianą. No i tak jak mówię, stała cena mikstur i tyle tak naprawdę, i tyle. To są te nowe funkcje, dodany jakiś samouczek, to jedyna nowa funkcja i dodane coś, co już było, tylko po prostu zmienione, więc nie jest to nowa funkcja, jest to po prostu tam, no mówię, zmienione po prostu zmiany. O, to by można dać w zmianach, to by faktycznie wtedy było prawdziwe, powiedzmy. Co mogę powiedzieć, no fajnie, że będzie mniej duplikatów, fajnie, że będzie mniej golda, nie wiadomo jak to będzie w praktyce, to jest aktualizacja na święta, jestem zawiedziony można by powiedzieć, bo na święta zawsze ta aktualizacja wnosiła coś fajnego, coś faktycznie nowego, no a tym razem tak niestety nie będzie, no zobaczymy jak to będzie dalej wyglądać, nie ma nic jeszcze o eventach, ale na pewno będą, 4 razy event będzie na pewno, tak zawsze był święta, więc wydaje mi się, że tym razem też będzie, tylko po prostu nie wiadomo kiedy, to jeszcze zakładam, że w następnym tygodniu nam podadzą. Tyle, ja Wam dziękuję za uwagę, dziękuję Wam za oglądanie, dajcie znać w komentarzu jak Wam się podoba ta aktualizacja powiedzmy. I tak naprawdę co? Dziękuję raz jeszcze za uwagę, zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję, to w ogóle z dzwoneczkiem najważniejsze. Pamiętamy, że lecimy po te 10 000, już Wam nawet nie przypominam na początku, bo raczej się to nie uda, no ale można, im więcej tym lepiej. Tak jak mówię, kciuk w górę bądź też w dół, żeby ten film poszedł dalej. I tak jak mówię, dziękuję Wam za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!